Siema, siema, pan Heilig Vlog. Gdzie idziemy? Gdzie te fotki? Skąd ty jechałeś? No, z 5 minut stąd miałem. A, okej. Okay. mieszkam najbliżej ze wszystkich zawodników. Tak? Tak, na 100%. No, plus nigdy się nie spóźniam, więc... Więc oto jestem. Pewnie dlatego mnie zapisali jako pierwszego na zdjęcia. Jechałem tutaj, no, z dobre 10 godzin, myślę. Podróż nie wyszła za ciekawie, bo niestety... opieprzyli mnie z portfela. Zabrali mi wszystkie moje ostatnie pieniążki, zabrali mi dokumenty i nawet nie jestem pewien, czy mnie w sumie do hotelu wpuszczą, czy mi dadzą pokój. Co, zaraz się wszystko okaże. Mam nadzieję, że znajdą się moje dokumenty i mam nadzieję, że czekacie na Heilig 2. Przyjechałem z Wrocławia, bardzo fajna droga. 4 razy chyba trzeba było za autostradę płacić. A tak to wszystko git. Właśnie tutaj rozmawiamy o tym, że w Krakowie się dobrze czuję, bo wychowałem się tutaj po części, można tak powiedzieć. Moja prababcia tutaj mieszkała, dużo czasu spędzałem, znam to miasto dobrze, tak jak Ustroń, więc zobaczymy, czy się to poszczęści. Jesteśmy, czekamy na pokój, jemy ciasteczko powitalne i jest dobrze, jest dobra atmosferka. No co, dojechałem na miejsce, ale nie wiem, czy jeszcze walczę, bo nie wiem, z kim walczę, podobno Super Mario. Nie wiem, nie został dopuszczony tak do walki, czy nie wiem, jak to powiedzieć. Idziemy do włodarza, jeżeli tak mogę powiedzieć. Zobaczymy, czy nawet się jeszcze nie rozpakowywałem, bo nie wiem, czy jest sens. Nie? Lecimy. Teraz podpisuję sobie plakaty. Pojutrze walka, a jutro wrzucam film, który opowiada całą moją przemianę od 2015. Panie montażysto, proszę tu wrzucić moje zdjęcie z 2015. To ja, piękny, w kompletnej formie. A teraz wyglądam troszeczkę inaczej. Więcej zdjęć, nawet takich z dzieciństwa, będzie u mnie w materiale i opowiem wam, jak schudłem, co mnie do tego zmotywowało, no i jak to wszystko wyglądało. No weź Elki załóż. To jest Elka. Zaciśnij. Wydaje mi się, że w tych będzie ci łatwiej. W Elkach? No, te są za duże, zdecydowanie. Zaciśnij. No, za duże są. Nawet jak bandaż dojdzie, to one i tak będą za chyba duże, nie? Też mi się tak wydaje. Dobra, to zostajemy przy Elkach, bo o Mkach nie ma mowy. Ja rozumiem, że żadnie nie mają pokoju, że to musi być. Panie wolę. Miał być kalorie, podwyższy kolor. Dobra. Nie, nie zrobiłeś tego. Co? Możemy? Fioletowe? No. Fioletowe to dużo powiedziane, nie? To są moje dziury na walkę. Udało się załatwić customy od SSG, w sensie mam takie niestandardowe kolory, bo ja generalnie fioletowy kolor lubię. Mam też na przykład takie, o, customowe buty z moim ulubionym Pokemonem i mam też tego Pokemona na kostce. I mam też tam za oknem moją fioletową furę, więc fiolet często mi towarzyszy. No jest idiotą skończonym, bo ja do niego miło zawsze. Chciałem, żeby przybił piątkę, on chyba tego nie zrozumiał, no i po prostu się oburzył, nie wiem. Ale przed konferencją, zanim wyjechaliśmy na górę, rozmawialiśmy normalnie. Na konferencji coś mi się po prostu z główką stało. Ja lubię puszczać tak zwane backpisty, to tak, mogę powiedzieć, że jestem specjalistą w tym. Lubię to robić. Myślę, że na pewno jednego Maćkowi zapodam w prezencie. Od 3 lat trenuję w Boomboxing Studio. Moim trenerem głównym jest Przemysław Miękinia. Mam jeszcze oprócz tego 2 trenerów, Karola Łopatę i Igora Czernika. Jeżeli chodzi o pas, to kiedyś obiecałem, że przyniosę jakiś pas do klubu. Właśnie teraz nadarzyła się okazja i mogę spełnić tą obietnicę. I bardzo mnie to motywuje do działania i tym bardziej, że walka jest w Krakowie. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że nigdy nie miałem lepszego brzucha. Jeszcze mam skórę do ucięcia, ale to będę operował chyba po walce. Forma całkiem imponująca, ale moja zdecydowanie lepsza. Myślę, że te wszystkie treningi pływania przez te lata, tutaj trochę różni się praca oddechu, ale wydolnościowo na pewno jestem bardzo dobrze przygotowany. Na treningu, jak miałem tarczę i ćwiczyliśmy kolana, pierwszy raz to trener mówił, żebym delikatnie przystopował, bo połamie mu wszystkie żebra, jak dalej tak pójdzie. Władca piekieł versus władca oceanu. Myślę, że ciekawe zestawienie, aczkolwiek jeszcze troszeczkę muszę potrenować, bo ten mój staż jest naprawdę niski, bo zaledwie 3 miesiące. Ale kiedyś, czemu nie? No, Elkę wiesz od razu. Elkę? Elkę, bo już miał tejpy. Zdejmuj teraz plakaty i... Bo nie, no gdzie? Elka. Dobra. Chyba Elka będzie. Ja
Siema, jestem właśnie na miejscu, 5 godzin podróży, ciężko było, jesteśmy bojowe nastawienie, także do zobaczenia 5 lutego. Właśnie się zameldowałam i dostałam ciastko, które pachnie przepysznie, jak jakieś amerykańskie ciasto. Ciastko i jest ciepłe. Ja się bardzo cieszę, miłe przywitanie. Zaraz lecę na jakąś sesję i potem odpocząć. Jutro ważenie. Co do konferencji, co do moich słów po konferencji, już z Malikiem rozmawialiśmy, zbiliśmy sobie piątkę, przytuliliśmy się, wyjaśniliśmy sobie wszystko. W sensie to nie było żadne ofensywne w moją stronę, no a do mopa nie cofam żadnych słów. Śmieszne są memy, jak wycieram mopem klatkę, nie ukrywam. Nie wiem, czy będę wypuszczał film z wyjaśnieniem. W sumie mam już to tak totalnie wbite, już zdążyłem się bardzo zaadaptować w sytuacji w internecie, że co bym nie powiedział, to i tak nie zadowolę wszystkich, więc już się odciąłem od sprawy całkowicie i skupiam się na walce. 2 dni zostały, będę testował to, czy mój przeciwnik faktycznie jest tak dobrze przygotowany, jak mówi. Rywal zastępczy znany Tarzan, 4 klasy wyżej o Super Mario moim zdaniem. Do teraz jeszcze nie jest tak naprawdę jeszcze nic sklepnięte, bo teraz prowadzimy negocjacje finansowe. Mam nadzieję, że tam gdzieś się zepniemy, gdzieś się tam dogadamy. No i w sobotę wystąpię, bo jeżeli się nie dogadamy, to ja nie wychodzę. 1000 już, ale 150 ziko za jeden mi płacą, to piszę dalej. Ja nie umiem się podpisywać. Ale ważne, że to ode mnie. Tak? Największy stres miałem na początku, czyli jak się podpisywało tą walkę, pierwsze sparingi, to był największy stres. Teraz jest taki stan, że jest bardziej taka antycypacja, takie oczekiwanie, ale nie wiem, jak to będzie w sobotę. Tego jeszcze nie wiem, przekonam się pierwszy raz w życiu. Troszeczkę odczuwam, nawet mi zegarek pokazuje od ostatnich 2 dni, jak mam spoczynkowe tętno, normalnie 47, coś koło tego, to już mam 51-52, nie? Od 2 dni, więc już ten stresik troszeczkę... Trener kiedy przyjeżdża? W piątek. W piątek, bo on nie chciał, żebyś ty z nim, wiesz, stał przed kamerą, mówi, że przyjedzie w piątek i ma nadzieję, że się, wiesz, prześlizgnie tutaj niezauważony, nie? Że go nie złapiesz. No to zobaczymy, czy go nie złapiesz. Ogólnie jestem w ciężkim szoku, jaka medialność skoczyła, jaki fame. Dzisiaj była taka sytuacja, że stoję na bramkach, płacę za przejazd przez bramki i nagle podbiegają robotnicy, chodź Deni, coś tam się ma, powodzenia i wiesz, i tak dalej. Także jestem w ciężkim szoku. Obserwujący skoczyli o 400%, także fajnie, naprawdę miło. Ten sygnał po walce z Aladem przeznaczam dla dzieci chorych ze szpitala dziecięcego w Gdańsku. Będzie oddana licytacja, będzie można wygrać, także wszystko opowiem po walce, po ciężkim nokaucie na Alanie. Alan podczas face to face kazał mi ten złoty sygnał zdjąć. Szkoda, bo może przy awanturze bym go przyhaczył, może z krwią by był droższy. Także więcej dzieciaczki by miały pieniążków. To samo odróżmy drugą odwrotną sytuację. Tak jest. Lewo, prawo. Dobra, tamta z tyłu do szczęki, nie, z tyłu do szczęki. Lewa, prawa, okej, okay, prawa, lewa, dobra. I teraz tak, prawa idzie tu. Nie, tak, prawa na dół. Prawa na dół. Lewa się nie powie. Trener by się przydał. Przydałby się, jutro przyjeżdża do tyłu. Ćwiczysz coś, bo nawet dobra forma. Biegam w weekendy. A i grzyby. Ale teraz grzyby w zimę? Czemu nie? Więcej szukania, no więcej kopania, więcej spalonych kalorii. To jest mój sekret. Pocznieniem szukam. No i kawa piernikowa od Łuka, ale to wykop wie. Na wykopie się zapytajcie. No na vlogu kawkę też robiłeś. Robiłem. A nie lejesz już tyle wody, jak myjesz ręce? Wiesz co, przestałem. Rzeczywiście to był błąd z mojej strony. Poczułem się jak ignorant. Naprawdę. A Kaja zawsze mi mówi, nie? O tym. Bo to samo, jak myję ręce, jak myję zęby, ta sama sytuacja. Ale ludzie z zewnątrz musieli powiedzieć. To, że dziewczyna powiedzą? No. 400 tysięcy ludzi musiało to tak, zobaczyć. Tak. Dobrze tam. Takie coś to bardzo dobrze. Czy ty masz w ogóle jakieś doświadczenie, albo nawet jakieś bójki po prostu ulicze? Miałeś jakieś starcia? Ani jednej nie. Natomiast piłka ręczna, kurczę, jest agresywnym sportem. I od małego ta taka chęć rywalizacji była. Dużo przepychania, dużo szarpania. Przewaga psychologiczna paszy. No jak patrzymy na dane, no to teoretycznie ma przewagę. Sam jestem ciekawy, jak zareaguje na taką publikę, bo nigdy w czymś takim nie brałem udziału.
Natomiast tam z ludźmi rozmawialiśmy na wielu targach, też organizowaliśmy własne wydarzenia, piknik dzików, gdzie było kilka tysięcy osób. Więc to też nie jest tak, że totalnie nie miałem styczności z takimi występami publicznymi. Zobaczymy w sobotę. Generalnie improwizujemy. Życie to improwizacja. Jak ktoś się chyba boi spojrzeć w oczy, no to albo ma coś do ukrycia, albo się boi, nie? Ja przez te dwie sekundy, jak spojrzał, zobaczyłem wystarczająco tyle strachu, ile chciałem w jego oczach. Tak jak mówiłem, wygląda. Wiem, że jest agresywny, wiem, że jest zadufany w sobie. Powtórzę to po raz kolejny. Widać to po materiałach, na których występuje, po zachowaniach w stosunku do ekipowiczów, po tym, jak się denerwuje, po tym, jak łatwo mu puszczają nerwy. Tutaj jakoś na konferencji, gdy go zaczepiałem, to ani mu nerwy nie puściły, ani nic, więc na pewno nie było to naturalne. Przechodziliśmy naprzeciwko siebie na backstage'u i Mike jakoś dziwnie wystawił mi dłoń przed twarz. Zirytowało mnie to, poczułem dyskomfort, więc wyzywałem go od karłów. No, poszło też kilka niecenzuralnych słów. Bardziej jest to potoczne nazewnictwo, a w momencie, w którym zwracasz się do kogoś niskorosły, no to samo słowo nisko wskazuje na to, że jednak patrzysz na jego wzrost, nie? Zdajesz sobie sprawę, no widzisz to, że jest on niższy, że jest mniejszy i tak jakby przez nazewnictwo niskorosły cechujesz to, nie wiem jak to powiedzieć, no. No po prostu każdy jest bardziej przyzwoity niż niskorosły. Mnie bardzo irytuje, jak ktoś mówi niskorosły. Jak nazwać Karła? czy tak? I widzisz, jak powiedział? Powiedział niskorosły czy karzeł? No właśnie. Jak lepiej wypowiedzieć się? I to jest walka właśnie o to. Jak lepiej to wypowiedzieć? Czy tak? On twierdzi, że tak, tamten twierdzi, że inaczej. Właśnie będą się o to bić. Jak powinno się wypowiadać? Będziemy się bić o to, kto, jak się nazywa. Czy karzeł, czy niskorosły? Zaatakował mnie na rundkach parę razy. Potem był temat więzienia oczywiście. Mogłem pociągnąć to dalej, nie zrobiłem tego. Chciałem to jakoś rozważyć. Stwierdziłem, że dobra, odpuszczę w tym momencie, ale mogłem dokręcić śrubę i ciągnąć, drążyć, ale tego nie zrobiłem. Ale w klatce nie będzie zmiłuj, będziemy go dociskać do końca. Wyjdę po walce i będę mógł powiedzieć, że zaskoczyłem. Wszystko siedzi w głowie tak naprawdę. Mam nadzieję, że się uda. Teraz witam was, ja! Tak będzie, tak będzie! King is back! Dobrze. The king is back! Wyczku. Pewnie, chodź. Też mam ulubione imię na Alan, także siema. Siemanko, cześć. Mogę autografiki? Pewnie. Tutaj. Dla kogo? Dla Kamila. O kurde, chyba tak, trochę czasu minęło. No to było przy jakimś KSW chyba, albo na UFC ewentualnie. Gdzieś tutaj. Jak tam przed walką? Bardzo dobrze się czuję, mega jest. Dużo energii. Dużo jest energii, tak więc dobrze się czuję. Nie ma innej opcji, jak moja ręka. Dzięki wielkie za świata. Dzień dobry. Cześć. Dreszczyk emocji, ale to są emocje takie pozytywne, stresi takie pozytywne. Z tego względu, że pierwszy raz będę walczył w takiej pulicy przy pełnej hali, to jeszcze na największym obiekcie sportowym, jakim jest właśnie ta Ron Arena w Krakowie. Tak więc moi drodzy, coś niesamowitego, na pewno wspaniałe przeżycie. Wiem, że moja ręka będzie w sobotę tak wyglądała. Tak. To będzie walka jak Rocky 4, nie? Rocky Balboa versus Ivan Drago. Zdjął sygnet, chciał lewą ręką uderzyć, bo na lewym ręku miał sygnet, się uderzył prawą. Znowu nic tam nie z wrażenia żadnego nie zrobiło, tak więc moi drodzy, czekam na sobotę. Taki film kiedyś wydałem, czekając na sobotę. Ale teraz będzie w sportowym wydaniu, tak więc moi drodzy, musicie oglądać, kupujecie dostęp do gali z mojego reflinku i do zobaczenia przed telewizorami, jak i na żywo w Tauron Arenie. Oj, 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 dobrze to jest. Co tu robimy? Dobra. Dobrze jest. I potem będzie przychodzić Pagata i zwinicie koszulkę. Matko, walka za dwa dni, ale nie mogę markera. Co jest? Ej, to nie jest... O. Przerażona, że nie może. Pagata tam się cieszy. Ogólnie, czyli kubek ci się podoba. Bardzo ładny jest, bardzo ładny. Alan ostatnio dojrzał aparat u ciebie w lustrze i mówi, taki sam kupiłem. Tak? No, tak do pasa, nie? Tu? To. Czekaj, on był dobra. Czekaj. Hu. Dobra, Marii. Ty. 130 tętno.
jest taki, żeby ta krew tylko popłynęła. Robota już została zrobiona. Więc dla rozruchu i dla głowy po prostu. Może tutaj czekaj sobie zrobić zdjęcie? Tak, no pewnie. Tylko może nie w koszulce Fagata. Właśnie, mam na sobie koszulkę Fagata. Ale... No idź, Olasz. Po rozmiar, sprawdzą rozmiar. Ta różowa jest zawsze niż czarna. A ja czarną będę miała. Czy to jest efekt buziaka z konferencji, że chodzisz w zdjęciu? W sensie jasne problemy. Aj, no. Nie, ale i tak wygląda dobrze, przez to. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ale rozumiem... Ty widzisz chyba, nie? Masz oczy. Ja nie wiem. Prąta. Tak możesz mi zrobić kontuzję przed falką. Nie, to był żarcik. Możesz odejść na sekundę? No, było. No, ja idę płakać do pokoju. Pa! Dostałaś po rundkach telefon pouczający od pewnej osoby? Nie dostałam telefonu, aczkolwiek wiem, że pan Pawłowski rozmawiał z Marcinem, ale lepiej, żebyśmy się już po prostu na jego temat nie wypowiadali, bo on się jeszcze wkurzy bardziej. Robi się już coraz bardziej tak, że patrzymy na siebie tak... Ale jest okej, okay, jakby ja życzę jej wszystkiego dobrego oprócz wygranej. Fajnie. Mam nadzieję, że fajnie ją pokeruję. Naprawdę mam nadzieję, że... Nie, no patrzcie znowu ten pasztet stoi. A patrzcie, jaki słodki mam strój w ogóle. No, ja mam za dużą koszulkę. I miałam przed chwilą przymierzoną inną. Możemy sprawdzić twój instynkt szybko? Nie, pani chce kontuzję dostać. Nie, nic, bo nie ten. Tak? No. Sprawdzamy twój instynkt? Nie, bo ja nic nie mogę... Nie. Lepiej nie. Lepiej nie. Nie, no zobaczymy jutro w sobotę, zobaczymy. Mam nadzieję, że damy fajną walkę. Że naprawdę będzie fajnie, że wyjdzie ja fajnie. Ja na przykład, ja chciałabym 3 rundy, na przykład nie chciałabym szybko nawet ciebie skończyć, bo ja bym chciała taką fajną, długą walkę. Mi się tak podoba, jak jest, wiecie, że ludzie sobie siedzą, te całe 9 minut tam kibicują w ogóle. No więc zostało jakieś 48 godzin i zobaczymy, no. Może być ciekawie. A masz różowe nogi? Różowe? No. Może nie. Ja przed chwilą goliłam sobie. Ja w ogóle, bo ja analizowałam 10 tysięcy razy twoją walkę i Natsu, to Natsu była ciemniejsza od ciebie. A ja się zastanawiam, czy nie iść na spray ten. Na spray. Siema. Hejka. Na spray, no. Mi się on podoba. Moja mama powiedziała, że fajnie. No. Szary, żeby było, bo czarny i biały kontrastowało za mocno. I myśmy zrobili tak, wiesz, trochę szarawe. Czarny i biały kontrastuje za mocno. No. Przed chwilą widziałam Lexi. My mamy spoko jakby kontakt, relacje, ale ja nie uważam, żeby to był jakiś problem do tego, czy się będziemy bić. Mi to nie przeszkadza. Myślę, że tak jest lepiej niż jakieś, wiecie, fejkowe nakręcanie dram. Ja widziałam, że tam ludzie pisali, że nuda, coś tam. Ale jakbyśmy na siłę robiły jakąś, wiecie, dramę, ona pewnie wyszłaby głupia, bo byłaby udawana, bo nie mamy kłótni, to byście pisali, Boże, co za debilki, co za pustaki, o czym one w ogóle gadają, o co one się kłócą. Ja dzisiaj mam w ogóle bardzo dobry humor. Teraz sobie spałam, odpoczywałam, regeneruję się, ładuję baterię na walkę i mam nadzieję, że taki sam, tak samo dobry humor będę miała w sobotę. Miałem taki testowy, wiesz. No, bo taki będę miał. A wupa? Jak się czujesz? A co? Kurde, bez niego dobrze wyglądasz, troszeczkę no zakryję w tej widzowie. Jacek, zobaczmy, czy się utatuasz. No, wiesz, to trochę zmęczony. Dasz radę? Ale nie cały tatuaż. Cały tatuaż to nie. To. No, da radę. Bez powietrza. Dwa ręce na biodra połóż w tej pozycji. Raz. Dwa. I z tej pozycji gardę złap. Raz. Czwartek wieczór, Kraków, Media Day. Ile w swoim życiu ich odbyłem, to myślę, że wszyscy zawodnicy zliczeni ze wszystkich tutaj edycji, z pierwszej, drugiej edycji na tylu nie byli i przez kolejne 10-15 edycji też nie będą. Myślę, że ich mogłem mieć, nie wiem,
200, więc czuję się jak rybka w wodzie. Teraz plakaty popiszę. Same przyjemności, jedyne czym będę się różnić, czym będzie się różnił mój wieczór, to że nie będę siedział przed komputerem i nie będę strzelał headshotów, to że będę w klatce strzelał headshoty komuś, bądź będę headshotowany przez kogoś. I to na tyle. Jest! Mamy to. Sukces. Trzymaj ciasteczko. Zobacz, ciepłe. Masz. Siemanko, nie buongiorno, Buenos Aires. Na gorąco, bez skarpetek, ledwo co przyjechałem. Bije się z kim? Z Konradem Karwatem. No właśnie, więc uwierz mi, masz przejebane. Kurwa, oła, kurwa. Współczuję temu, kurwa. Czy długo się zastanawiałem, trwało to 2,5 sekundy. Wsiadłem w pociąg, więc jestem. A co do mojego przeciwnika, nie wiem kto to jest, nie obchodzi mnie to, ale wiem, że ma kłopoty. No widziałem, że jest, no, kulturysta, tak? Ale chyba emerytowany kulturysta, nie? A on się bił coś kiedyś? Nie. Nie? To miał być. No to tak jak ja, no i widzisz. Będzie cepal jada spod żabki. Tam i ty musisz tak blisko mi robić? No. Dobra. Zgit? XS. No właśnie. Koszulka robi 20% roboty, nie? Nie, 30 myślę, nie? Kurwa, naprawdę. Yo!